6 września 2020 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. Piotr z tej strony się kłania. No, krew na rynku krypto leje się dość znacząco w czasie weekendu. Najpierw chciwość, teraz strach. Powiemy sobie na temat Bitcoina, powiemy sobie na temat wykresu Ethereum. Startujemy z Bitcoinem. Oczywiście z perspektywy wyższego horyzontu czasowego na ten moment, w dalszym ciągu, wszystko jest w porządku, dopóki jesteśmy powyżej przełamanej linii trendu. Pytanie za milion dolarów, gdzie my będziemy na koniec miesiąca? Okay? Gdzie my będziemy na koniec miesiąca, bo to będzie istotne z perspektywy dwójki. Ci z Was, którzy mieli okazję spotkać się ze mną, czy oglądać jakiś webinar, kwestie fałszywej trójki bardzo często się pojawiają. No i w tym wypadku, z perspektywy byków, no kwestia niedopuszczenia do zamknięcia pod lipcowymi minimami. Przede wszystkim pod lipcowymi minimami, czyli z perspektywy wykresu miesięcznego, my testujemy maksy z czerwca w tej chwili, ok? No i tutaj ten dolny cień powinien rozpocząć się budować, ok? Z perspektywy wykresu tygodniowego na Bitcoinie. Jesteśmy w miejscu, o którym sobie dwukrotnie bodajże wcześniej rozmawialiśmy, a mianowicie miejsce ostatniej słabości, z którego wyznaczyliśmy sobie potencjalne cele w kierunku 16,5 tysiąca, 17 tysięcy za Bitcoina. Pytanie za milion dolarów. Czy te poziomy związane z ostatnim miejscem słabości, okolice 9800, może nawet 9600, czy te poziomy zostaną w cenach zamknięcia na wykresie tygodniowym utrzymane? Z perspektywy ostatnich zdarzeń, no mamy chciał, nie chciał, mamy tydzień odwrotu. Tak? Prawdopodobnie nie dotkniemy powyżej 11100, w związku z czym dwa miejsca, które według mnie należy bronić od razu od początku przyszłego tygodnia, to jest miejsce, które wybijało, tak, czyli okolice 10 000-9 800. No i tutaj po wizycie w tym miejscu delikatna budowa dolnego cienia na ten moment ma miejsce. Drugim takim poziomem, który jest według mnie koniecznym do obrony, to są okolice już później 9 000. Jeśli te poziomy złamiemy, najpierw sobie powiemy o niższych poziomach, jeśli te poziomy złamiemy, to z perspektywy wykresu tygodniowego, well, retest 7000-6500 nie będzie wykluczony. Wiem, że brzmi strasznie, ale tak to na ten moment wygląda. Żeby utrzymać scenariusz ze wzrostami w kierunku 16,5-17 tysięcy, o których sobie mówiliśmy, utrzymanie tego ostatniego miejsca słabości jest konieczne w cenach zamknięcia, jest wymagane. Testujemy to miejsce, próbujemy budować dolny cień, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z perspektywy wykresu dziennego na Bitku jest jeszcze ciekawiej, jeśli chodzi o możliwy spike w dół w ramach próby osiągnięcia poziomów związanych z 7800. Tutaj na dziennym mamy ostatnie miejsce słabości, które wcześniej mówiliśmy, że być może weźmiemy pod uwagę, że to był retest, ok? Natomiast dobrze wiemy, bo też poruszaliśmy ten temat kilka spotkań temu, tak? Że tutaj trochę brakło do tego miejsca. To może być fantastyczne miejsce do próby poszukania dodatkowych stop lossów. Podsumowując na ten moment, jeśli chodzi o Bitcoina. Jeśli złamiemy z tygodniowego ostatnie miejsce słabości, okay? Jeśli te poziomy złamiemy, dojdzie do zamknięcia pod 9800, a nawet pod 9000, powiedzmy tą świecę wybijając, nawet 9200, to prawdopodobnie wrócimy do swojego rodzaju konsolidacji. Te poziomy tego ostatniego miejsca słabości są konieczne, żeby je utrzymać. Co nie wyklucza ataku na przykład na to miejsce słabości, do którego zaraz wrócimy z dziennego, i budowę
i budowę dolnego cienia, czyli przyszła tygodniowa świeczka, mogłaby wyglądać w sposób następujący. Chodzi o ceny zamknięcia. O czym mówimy z tym dolnym cieniem? Powrót do dziennego. Mówimy o tym ostatnim miejscu słabości w okolicach 8700-7600. Okay? Czyli dolny cień na zasadzie mamy teraz spadek w dół. Mamy ewentualnie próbę wybudowania swojego rodzaju flagi i z tej flagi ewentualna kontynuacja, która w rejon tych poziomów mogłaby nas przynieść. Tak widzę bitka. Jeśli miałbym podchodzić, to na obecnych poziomach z dwudniowym zamknięciem dnia pod 9500, cel 16500. Jeśli to by zostało wyrzucone, to kolejne podejście w okolicach 8000-7500 ze stop lossem. Znowu w tym wypadku dwa dni, przepraszam, podejście pod 8000-7500, dwa dni z rzędu pod 7500, byłaby to kwestia wyrzucenia z rynku. Z perspektywy sprzedających, zbudowanie z tego czegoś na wzór głowy z ramionami, góra była w okolicach 12500, dół jest w okolicach 9-3500, czyli retest okolic 6-5500. Ok? W bardzo ciekawym momencie byki zostały złapane, bo to nie chodzi tylko o rynek krypto. Ok? Momentalnie pogorszył się sentyment również na indeksach, zwłaszcza na Nasdaqu. Tam niewyjaśniona sytuacja ze spekulacją japońskiego SoftBanku na rynku, równocześnie na rynku akcji, na rynku opcji. Pewnie trochę więcej będziemy wiedzieli w ciągu następnych kilku dni. Tyle na temat Bitcoina. Byki muszą bronić obecnych poziomów, żeby utrzymać możliwość kontynuacji wzrostów 16517. Przełamanie obecnego poziomu 9800-9500 w cenach zamknięcia otwiera drogę do poziomów zbliżonych w kierunku 7500 plus minus. Drugim instrumentem jest Ether. Tutaj bardzo podobnie, tydzień odwrotu, ok? Tyle tylko, że tu Ether ostatnio w ogóle był mocniejszy, tak? To o tym sobie musimy powiedzieć, o tym wcześniej też rozmawialiśmy sobie. 300, 280 to są te poziomy, które z perspektywy Ethereum muszą zostać utrzymane. Co mam na myśli? Mam na myśli ten max tutaj, te maksy bez górnego cienia i ten max tutaj, okay, które stanowiły swojego rodzaju zaporę. Plus mam tutaj taką linię pociągniętą wzrostową, w ramach której mieliśmy chyba najwięcej punktów stycznych. Udało nam się wyjść górą kilka tygodni temu. No i na ten moment to, z czym mamy do czynienia, mogłoby być traktowane jako ewentualnie kwestie związane z retestem. Jeszcze raz w przypadku Ethereum przypominam, to co jest potrzebne do utrzymania to okolice 300-280. Zejdźmy sobie na wykres dzienny. Okay. Tutaj parę rzeczy jest znacznie lepiej widocznych. Ether po przetestowaniu w dniu wczorajszym poziomów tuż pod 320 próbuje się w dniu dzisiejszym zbierać, budując drugi dolny cień na wykresie dziennym. Natomiast kwestia wybudowania trójki, z którą mieliśmy do czynienia na Etherze ze stopami, tak? Ze stopami na początku minionego tygodnia, ok? Sprowadziła nas w dół. To teraz kwestia być może próby budowania swojego rodzaju megafonu, okay, który w tym wypadku wyglądałby w sposób następujący. Jeszcze jedna, w związku z tym, że mieliśmy trójkę do góry, niestety dolne rejony mają szansę przeważyć, w związku z czym obserwowałbym na ten moment
kwestie związane z dolnymi cieniami, czyli okolice 355-360 jako opór i środkowa linia megafonu w kierunku 385. Wyjście i zamknięcie powyżej 400 zaneguje kwestie związane z retestem niższych poziomów pod 300 w kierunku 200-280. Te 300 i 280 tutaj z perspektywy wykresu dziennego również bardzo dobrze widoczne kwestie tej konsolidacji, okay, w okolicach 300, gdzie 280, jeśli dobrze pamiętam, było kwestią środkowej linii. Złamanie tych poziomów, próba poszukania dolnym cieniem może nas sprowadzić w rejon 240-220 na Etherze. Podsumowując, na ten moment podaż w okolicach 355 i 385, popyt powinien się przegrupować i być aktywny w okolicach 300 i 280. Tyle ode mnie na ten moment. Poprawa sentymentu ogólnie na rynku spowoduje, że prawdopodobnie rynek krypto jakby będzie zyskiwał znacznie szybciej. W przypadku utrzymania negatywnego sentymentu i przełamania pewnych poziomów na rynku krypto, spadki niestety mogą przybrać na sile i mogą przyspieszyć. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.